Wykonujemy zdjęcia w światłach analitycznych trzech podstawowych, czyli w zakresie widzialnym, w zakresie podczerwonym i w zakresie ultrafioletu. Każdy z tych zakresów uwidacznia inne cechy charakterystyczne obiektu bądź jego budowy technologicznej. Projekt poświęcony twórczości Józefa Chełmońskiego, malarstwu konkretnie, został opracowany, zdefiniowany przy współpracy trzech największych muzeów narodowych w Polsce, czyli Muzeum Narodowego w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu. Projekt ma za zadanie, ten od strony naukowej, konserwatorskiej, zbadać warsztat artysty. Określić, w jaki sposób malował swoje obrazy, jakich używał materiałów, jakimi farbami budował kompozycje. Wykonujemy radiografię cyfrową, czyli mówiąc wprost, robimy rentgen obiektów muzealnych, w tym wypadku są to obrazy Józefa Chełmońskiego. Rentgenografia pozwala na zbadanie technologii dzieła sztuki, pokazuje to, co jest ukryte pod warstwą malarską. Można zobaczyć, jak wygląda w prześwietleniu krosno, można zobaczyć wszelkie ubytki. W świetle widzialnym obserwujemy po prostu stan zachowania obiektu, jego kolorystykę. Zdjęcie w ultrafiolecie, które jest najmniej penetrującym promieniowaniem, pokazuje zakres warstw werniksu nałożonych na obraz oraz ewentualne późniejsze dodatkowe warstwy malarskie, punktowania, przemalowania. Są widoczne wszystkie późniejsze właśnie ingerencje i zmiany, które też nam sporo mówią o historii tych obiektów. To zawsze jest ciekawe prześledzić, czy obiekt jest od stworzenia nieruszony, czy rzeczywiście przeszedł wiele w trakcie swojej historii. Są widoczne różne zmiany kompozycyjne, które artysta w trakcie tworzenia tych prac dokonywał. Jeżeli w toku tworzenia dzieła autor wykonał trochę inny szkic, inną kompozycję, bielą ołowiową lub jakąś inną farbą z domieszką metali ciężkich, w tym momencie możemy zobaczyć, że kompozycja uległa jakiejś zmianie. Możemy w tym momencie prześledzić trochę historię danego dzieła. Na przykład w wypadku obrazu orka Józefa Chełmońskiego udało się znaleźć przesunięcie kompozycji, której dokonał autor. Pierwotnie chłop był przesunięty delikatnie w lewo, zostało to później przemalowane, została poprawiona kompozycja. To jest wspaniały projekt i wspaniały pomysł, żeby w trzy muzea, które dysponują największymi zbiorami tego malarza w Polsce, zaprezentować je w formie wspólnej wystawy, która będzie pokazywana od 2025 roku kolejno najpierw w Muzeum Narodowym w Warszawie, potem w Poznaniu, a na końcu w Krakowie.